Witajcie, Maćki, z tej strony Trevor, w kolejnym odcinku z Hardline 4 na aplikacji Kaiser Lux jako Polska do Z krzyżacy. Krzyżowcy, znaczy się. No, dwie nazwy, które w sumie są bardzo podobne. Wreszcie mi się zrobił Wargol. No niestety, tak jak ostatnio robił mi się Wargol na stage, który został przyjęty, więc... Łabo. Czym jest wschodnia Ukraina? Gdzie... Czy my będziemy mieć wojnę z tymi? Dobra, nie obchodzi nas to. Wypowiedzieliśmy tutaj wojnę, tutaj zostali wproszeni do wojny. My tak naprawdę możemy zrobić mega agresję. I to, co po pierwsze zrobimy, to jest po prostu to, bo nie chcę mi się co chwila frontu naprawiać. Jeżeli... Znaczy się tego zbytnio nie widzieliście, ale co chwila musiałem naprawiać ten front, więc to było bardzo denerwujące. Ogólnie nasze dywizje nie mogą wejść do wojny, dlatego że tutaj ich blokują. Dobra, nie cierpię tego, jak to się dzieje, więc jest to trochę jest denerwujące. No i się zaczęło, czyli że będą nas tutaj co chwila lawinowo dawać te zapowiedzi. My weźmiemy tylko to, co jest nam ważne. No i stworzyłem frakcję. Bo każdy wie, że lubimy frakcje. I powoli będziemy tutaj przejmować. No, nie powiem, trochę to zajmie nam. Niestety zajęli naszych, jak to powiedzieć, agentów, przez co muszę ich na nowo robić. A jeżeli chodzi o to, no to wiadomo, że to jest w ostateczności, jeżeli w ogóle będziemy chcieli. Oraz nie wiem, dlaczego robię to znowu, więc hehehe. I tak, mamy duże problemy z artylerią, bo zacząłem sobie produkować mnóstwo dywizji, a to mnóstwo dywizji potrzebuje mnóstwo artylerii. Więc co najwyżej możemy sobie zmniejszyć tutaj produkcję samolotów, oczywiście jak najwięcej, bo samoloty nam są potrzebne, tylko że nie możemy je wystawić. Tutaj się nam zmieniają no, marionetki. No i... Powoli będziemy po prostu przechodzić przez całą Azję, aby wreszcie pokonać Mongołów. Tak, to jest w skrócie nasz plan. Ach. Uwielbiam takie plany. Dobra, w międzyczasie my możemy sobie po prostu popatrzeć, kogo możemy zaatakować. Możemy zaatakować ich, więc zróbmy to. Tak, tutaj Włosi coś tam piszą. Piszę, że tutaj jest mnóstwo ich, ale nie sądzę, żeby było ich mnóstwo. Tutaj mamy oczywiście możliwości zrekrutowania kilku z nich, więc możemy sobie wziąć. Tutaj on nic nie ma, więc my gdzieś w bliskiej okolicy to porobić. No i oczywiście teraz no, będziemy po prostu patrzeć, co nam tutaj... daje. Możemy sobie tutaj porobić to jednak. Mamy siłę polityczną. W sumie też moglibyśmy sobie porozdawać medale, ale jak wiecie, to kosztuje. Tutaj sobie poróbmy to, co jest blisko. Nie będziemy jakoś teraz mega daleko robić. Więc tutaj poszukajmy, co jest możliwe do wykonania w przyszłości bliskiej. I poróbmy. Oraz jeżeli już się nam zrobiły czołgi, tak zrobiło nam się wszystko, wszystko się zrobiło do czołgów, to oczywiście będziemy czołgi uruchamiać. Okej, okay, więc tutaj się nam dywizje potworzyły. Okej, okay, dwie dywizje oto tego. To możemy dać sobie pod nową armię. Połowę dać tu, znaleźć dwie dywizje kolejne. I dać tutaj kolejne dywizje. W takim razie ty. Ogólnie mega dużo generałów dodali teraz nowych. Więc mamy dużo generałów nowych. Tak naprawdę nie wiem, na Polsce to zawsze jest, nie jest jakiś wielki problem z tym. Chociaż czasami robią te mega wielkie rany. Czasami niektórzy. No niektórzy, nie wiem nawet. No. więc tutaj powoli się tym zajmujemy. Tak naprawdę my chcemy tutaj obciąć im Kaukaz i później iść tą stronę. No niestety oczywiście to nam trochę zajmie dywizji, więc tak naprawdę część tych dywizji mógłbym odesłać gdzieś indziej, żeby po prostu, nie wiem,
nie zajmowała nam niepotrzebnych zapasów. Dywizja forteczna, podoba mi się nazwa. Ok, więc tutaj się nam powoli robi i się nam powoli wystawiają wszystkie dywizje, ale wystawmy je wszystkie po prostu i tyle, już nie będę się martwić, że będą mi się co chwila wystawiać. Na razie nie mam, że tak powiem, sprzętu na to, bo wydałem całą swoją artylerię na was. Muszę ją porobić od nowa. Tutaj jak sami widzicie mam zero tego, więc po prostu po pewnym czasie będę musiał też sobie zresetować. A my powoli tutaj idziemy do przodu. Mamy tutaj jakieś punkty zapasu. Przyjmujemy. To nie jest nam na razie potrzebne. Nie jest nam na przykład potrzebne, żeby wywołać wielką wojnę z kimś, kto jest zbyt potężny od nas. I tak naprawdę będziemy szukać jakichś sojuszników. Tutaj zrobili sobie frakcję, ale to jest dla nas dobrze, jeżeli pokonają ich. I jeżeli przejmą ich, bo to jest byłoby lepsze. Bo wtedy po prostu mamy możliwość po prostu zdobycia całych Indii, a całe Indie to wiecie, to jest po prostu boom, szakalaka i macie tutaj wszystkie, cały manpower po prostu to jest, no reszta już nie ma szans. Więc tak naprawdę ta wojna idzie po to, żeby zdobyć jakiśkolwiek manpower, żeby po prostu tutaj pozdobywać. Tutaj oczywiście nam się dywizje trochę rozpierzchły, ale my możemy szybko sobie tutaj wrobić taki mały osobisty froncik. Wow, nie powiem, zdobyliśmy wszystko za nimi, dobra. W takim razie nie robimy osobistego frontu, bo potrzebujemy mega frontu. Żeby zrobić mega front, musimy o tak zrobić i atakujemy. Jak sami widzicie, ja po prostu wszedłem do wojny. Mam 100%? What the hell? Jak to pokazuje, panowie, co się stanęło? Przecież nie jestem tylko sam w wojnie. Ale tutaj pokazuje, że jestem sam w wojnie, przez co zdobyłam wszystko. Dobra, tak naprawdę mnie nie obchodzi to z tyłu. Z tyłu to wiadomo, że nasi sojusznicy mogą się zająć. Nas obchodzi, co jest z przodu. Więc tutaj na przykład mamy jakiś mały froncik. Mały froncik nas nie obchodzi. Wracajcie tu. Wszystkie okrążenia, no dokończcie, ale na przykład tak, tutaj jakieś dywizje, dużo dywizji się po prostu są okrążone. No i teraz oczywiście jest słynna gra zaatakować, a z tyłu uciekać, więc trochę to nam potrwa, no niestety my musimy się tutaj pozajmować, na szczęście mamy mnóstwo dywizji. Bo sobie naspawnowaliśmy ich, więc dzięki temu jest ok. Już nasza artyleria się zrobiła. W takim razie to, co zawsze lubimy, czyli zaczynamy wielką produkcję tych oto naszych wspaniałych rosomaków. Chyba tak powinienem ich nazwać. I wysyłamy oczywiście wszystkie samoloty możliwe jak najdalej, jak najdłużej, żeby się tutaj po prostu rozstawiły i mogły po prostu tutaj nieco pobombardować naszych wrogów. Tych nie będziemy się zajmować, jak mówiłem, wystarczy, że przejdziemy na góry i jeżeli będziemy stać na górach, to nie powinniśmy mieć większego problemu. Dobra, więc tutaj się zajmiemy tylko tym, co tutaj jest, że tak powiem, do zrobienia i jest ok. Najbardziej mi się podobało, że czasami się pojawiają takie komentarze z obcym języku. Jakiś gościu, nie, chyba po słowacku napisał, bo wiecie, nie każdy język się zna. To napisał mi, że ale ty szybko gadasz. Wow, może jakbyś był Polakiem, to byś rozumiał. Bo ja naprawdę czasami nie gadam aż tak szybko, ale czasami gadam, bo po prostu mi się włącza taki jakby głos radiowy. Ja tutaj oczywiście sobie dorabiam to, bo jeżeli nie będę mieć nawet jednej fabryki na tym, to będą mi dawać informacje. No dlaczego tam jednej fabryki nie masz? No dlaczego? Zróbmy to, bo to wiadomo, że się robi, kiedy się po prostu nie ma na to czasu. A my powoli tutaj przejmujemy.
No jak mówiłem, tutaj powoli nas, że tak powiem, doganiają. No niestety też połączenia kolejowe też są ważne, więc warto by było, gdyby nasi sojusznicy się tym zajęli. A my tak naprawdę tutaj stajemy tymi dywizjami i nie możemy im stanąć na to. Co się stało? Znaczy się zapewne Kurdystan się wyzwala, ale co się wam stało? Że aż tak słabi jesteście, że Kurdystan wyzwala? Dobra, mówmy rakiet artylerii, bo to wiadomo, że po pewnym czasie trzeba porobić. Powiem szczerze, to jest najfajniejsza seria, jeżeli chodzi o Polskę, bo mogłem po prostu sobie pójść dookoła, dosłownie Ukrainą mogłem pójść dookoła i sobie pozajmować tutaj tereny. Dobra, więc tak, mamy problem z tym, że od tyłu nas biorą, więc dlaczego nie wykorzystamy naszej armii, żeby po prostu sobie cnęła tak. Bum. Bum. I sobie dajemy wszystkim rozkaz. Po prostu niech oni tutaj przyjdą, niech tutaj nam przejmą. Niestety możliwe, że nam Artę przejmą, ale mówi się czasami szkoda. No nie powiem, tutaj mamy trochę dywizji, że tak powiem, wysłanych, więc musimy sobie poradzić z tym. Tutaj też mamy kilka dywizji. Dobra, widzę, że aż tak dobrze wam nie idzie, więc się na razie tak zajmujcie. Tutaj jeden agent został zdobyty, więc my to możemy go uratować. Wyślemy tego. On już jest, że tak powiem, z doświadczeniem bojowym. A my poszukajmy możliwych lotnisk, gdzie możemy coś wysłać. No nie możemy, no niestety. Jeszcze tutaj musimy zdobyć to jedno lotnisko i będziemy mieć i tak naprawdę nie, bo się zepsuło. Zepsuł to lotnisko, co byliśmy. Dobra, tutaj pozdobywali sobie nieco tych terenów. My musimy jednak tą bulwę przejąć i ją po prostu popchnąć jak najdalej do tyłu. Więc jak już są nasze jednostki, tutaj to powoli je po prostu tak będziemy rozsuwać. Tutaj będą przejmować te tereny. I jeżeli mamy jakieś lotniska, to oczywiście z chęcią sobie na nie polecimy i pomożemy naszym sojusznikom albo samym sobie bardziej. Okej, udało nam się nieco artylerii wysłać, tylko że Arta dosłownie nie ma żadnego wsparcia. To podoba mi się, że poleciała i bez wsparcia. To jest znakomite dosłownie. Oraz też tutaj czołg jedzie. O, dzięki temu przypomniała mi, że ja też własny czołg muszę stworzyć. Okej. Więc tutaj jakiś czołg się stworzył. I my zaczniemy jego produkcję tak jak zwykle, czyli mega dużo fabryk na to. I możemy sobie nieco zmniejszyć tego fabryk. Więc niech tutaj powoli nam się wszystko rozwija. Ale widzę, że trzeba nieco poogarniać to, bo wysłałem wszystko, a tutaj się nam, że tak powiem, od tyłu nas wzięli. Dobra, zróbmy to już w takim razie. Jakieś lotnisko mamy, ale nie powiem, trochę słabo. No bo nie powiem, trochę źle nam tutaj skapitulowali, ale już nie będę jakoś tutaj ich jakoś narzekał na to. Tutaj po prostu ten czołg jest najgorszy. Nie wiem skąd mają paliwo na niego, ale okej. Okej, Delhi upadło, to jest dla nas dobrze, bo dzięki temu będziemy mogli sobie coś porobić. Oraz też widzę tutaj, że możemy, o nie wiem, tak zrobić. Odcinać dywizję po prostu. Tutaj, no nie udało nam się odciąć tak dywizji. Więc możemy od takich odciąć. Dosłownie polega to na tym, że musimy po prostu znajdować luki w ich zaopatrzeniu i odcinać ich. I tyle. I bum, odcięci.
Udało mi się, że dosłownie tak prosto można ich odciąć. To jest całe ich zaopatrzenie, ten wyleciał, więc... No nie powiem, nie wiem jak oni wcześniej zdobyli tutaj Rosję. Okej, okay, w takim razie... Jak my już tutaj robimy, to poróbmy sobie lepsze te. Oj, dookoła przyjechali. Dobra, ale możecie zrobić o tak i... To też nic nie zmienia, od razu mówię. Tutaj nam wchodzą, powiem, część tych dywizji wysłałbym po prostu gdzieś indziej, dlatego że dosłownie tutaj nic nam nie robią. Tutaj wchodzą nam? Nie, oni też mają problemy. Okej, okay, rosyjski szpieg został zdobyty. Tutaj czy udało nam się już... Nie, jeszcze musimy poczekać chwilę. Okej, okay, jak zwykle nam się to zrobiło. Jak jest mało krajów, to nie jest taki duży problem z tym, że to nie jest takie problematyczne, ale jak już ma się trochę, to już jest trochę problematyczne. Dobra, tutaj próbujcie jakoś ich pozałatwiać, nie powiem. Już dam im ten rozkaz. Okej. Okay. Dosłownie jedną dywizję wysyłam, żeby oni tam robiła. Okej, okay. Widzę, że po prostu tutaj kolejny raz odcięli nas. No już ciekawy. Ciekawy powiedziane. A nasza armia, ta która tutaj jest, ona tak... Powiem, tak różnie bywa z nim. Okay. Widzę, że tutaj był główny front zaopatrzenia, że tak powiem, tego wszystkiego. Też od góry nam tutaj wlecieli, więc nie wiem, tak możemy porobić ich. Tutaj w ogóle nie mam zaopatrzenia, więc śmiesznie. Tutaj oni dosłownie dostają to dzięki temu, że my nie mamy, nie to, że dywizji, po prostu nie mamy, nie wiem, jakiejś prędkości, żeby po prostu nasze dywizje tam dotarły. Ja tutaj sobie posuwam niepotrzebne rzeczy. No ale... O, sami widzicie, oni sobie zrobili taki mega froncik. I tutaj możemy tak to zrobić. I... ich. Słonie was możemy wysłać z powrotem tutaj. Straciliśmy jedną dywizję, wow. Wyślemy ich tutaj z powrotem i będziemy powoli przyjmować. Dosłownie zrobiliśmy tutaj większe postępy niż kiedykolwiek wcześniej, więc to nie jest jakiś minus. Tutaj możemy sobie zrobić punkt zaopatrzenia i nie wiem, porobić sobie lepszą kolej. Nawet nie możemy zrobić sobie lepszej kolei tutaj. Czasami pokazuje ten, jak leci zaopatrzenie, ale tutaj wydaje mi się, że nie zobaczymy tego. Ok, w takim razie popatrzmy, jak to wygląda. No, nie powiem, czy część dywizji atakuje, część nie. Bo co tutaj, musimy najpierw zrobić o tutaj ten główny środek. Tutaj nie mamy zaopatrzenia, więc przydałoby się pobudować tory w ogóle. Budujemy na Syberię tory. Totalnie na taką kompletny nigdzie. Dobra, niech się tutaj porobią jakieś badania, samoloty to zawsze chętnie. Możemy jeszcze lepsze, większe samoloty robić. No i w sumie wszystko już się zostało załatwione.
Jakbyście mogli się tutaj, tak powiem, załatwić tych, to byłoby znakomicie, a my dalej robimy jakieś tam małe cele narodowe. Okej, tak naprawdę już tutaj wojna jest opanowana, już nie mamy jakichś większych problemów z tym. To, co bardzo chętnie bym zobaczył, to ile czołgów już mamy wyprodukowanych. Mamy 3, 4 dziennie, okej. W takim razie my możemy zrobić o tak. Medium, mechanized. I tutaj porobimy jakieś takie, że tak powiem, szebne dywizje i tak z 5 czołgów, żeby było robionych. To by było znakomicie dla nas. Okej. Więc tak. Robimy oczywiście krucjatele w inne miejsce, a też będziemy oczywiście próbowali was zaatakować. Chyba wam daliśmy, żebyśmy ten wargoal, ale nie starczyło czasu, więc jest trochę słabo. Tutaj możemy infantry expert zrobić. Tutaj w ogóle się nic nie robi, ale my budujemy to, więc jak się to wybuduje, to powinniśmy mieć już lepsze stanowiska, a tutaj powoli po prostu, dzięki temu, że już była infrastruktura, to przechodzimy. Oczywiście tutaj mamy problemy z Syberią. O, i słyszycie samolot. Tak, słychać samolot. Dawno nie latały i dosłownie dzisiaj dosłownie, jak zacząłem, to oczywiście, że musiało się. Ach, uwielbiam. Okej, Guringia przepadła, bo to jest Guringia. O, i nasze dywizje też zaczęły pchać, dlatego że udało nam się chyba punkt budować. Czy jeszcze nie jest? Nie ma go, ale po prostu przyszły nowe dywizje, które popchnęły. Ogólnie jeżeli chodzi o to, to o, się właśnie stworzyło, ale tutaj mieli, więc powoli przyjmujemy. No, tu jest dosłownie tak dużo takich miejsc, gdzie po prostu coś tak na mnie coś nie poszło i no i stoimy, ale później popchniemy na ten punkt przez przypadek i się nam wreszcie udaje. Okej, tutaj możemy sobie zrobić to, więc je lepsze weźmy. Ogólnie rzecz biorąc, powinniśmy zacząć produkować Rocket Artillery. Tutaj sobie możemy coś wziąć. Widzę, że aż tak dużo fabryk nie mamy, więc sobie na razie damy o tak i sobie z powrotem. Nadal nie mamy nic na Rocket Artillery. Więc sobie tak zróbmy. No i teraz musielibyśmy sobie pobudować nieco fabryk militarnych w Polsce. Więc powoli będą budowane, a tam gdzieś totalnie na Syberii udaje nam się popchnąć tam. Okej. No i się nam udało tutaj wypchnąć. Coś tam widziałem, że coś z Bułgarią, ale nie wiem co. Co się Bułgarzy, że tak powiem. Bułgarzy. Nie widzę Bułgarów. O, było. I co Bułgarzy? Chyba dołączyli do czegoś albo czegoś takiego. Turcję dołączyli, kurde. Co oznacza, że będziemy mieć problem z Turcją. Mogliśmy wcześniej ich zaatakować, ale nie wiem, chyba coś randomowego wcisnęli, albo Grecja coś zrobiła. Okej, zróbmy w takim razie te badania i powoli tutaj będziemy się tym zajmować, ale niestety jak tutaj jest ten problem, że tych, żeby się zająć, to by było, to jest trochę problematyczne, więc tutaj jakoś się zajmiemy i Alasz Orda, no wiadomo, że w pewnym czasie. No oczywiście tutaj będzie jakiś problem z tym. Spróbujemy ich tutaj popchnąć. W takim razie zróbcie sobie tutaj w
front i zajmijcie się tym, a my tutaj mamy jakiś mały froncik, który się tym zajmuje. Myślę, że po prostu sobie możemy odpuścić nieco pójście w tamte tereny, jako że tak powiem, będziemy co chwila wypychani, więc trudno mi sobie wyobrazić, żeby tam jakoś nam dobrze poszło. Ogólnie ile straciliśmy? 100 tysięcy do ich strat, no 1 300 000, bo nie widzimy reszty. Więc tutaj powoli się zajmiemy tymi małymi, no małymi kieszeniami. Chyba tak po polsku byłoby najlepiej powiedzieć. No krążeniami chyba po polsku jednak. Ale wiecie o co chodzi, po prostu musimy się tymi zająć. A my powoli tutaj badamy, czy samolot ten jest 18 dni, dobra, to jest ważne, żeby sobie w tym momencie go tam przejąć. Tutaj widzę, że możemy przekroczyć, nie możemy przekroczyć, więc przekroczcie ten teren. Chodzi o to, żeby tutaj jak najwięcej przyjąć terenów bez rzeki. Jest jakiś z rzeką, no ale wiecie o co chodzi. Tutaj powoli się spychamy. Tu. Dobra. Część po prostu robimy to tak samodzielnie, ale musimy oczywiście przyjąć tych Mongołów. Teraz zauważyłem, że mamy tę krzyżacką Polskę, krzyżowcą. Krzyżowcą. No, jak to powiedzieć. Te drogi krzyżowe, nie drogi krzyżowe, tylko krucjatową Polskę mamy, no i tak naprawdę walczymy przeciwko Mongołom, a Polska też kiedyś walczyła, tam wielka bitwa, no teraz tak w sumie nawiązanie nie powiem. Możemy zrobić to, więc zróbmy to, co po prostu dodam znowu. Nie wiem, po co się aż tak bardzo sobie przeciwko sobie robię wszystkie rzeczy, ale niech będzie. To róbmy już ostatniego tego. Mamy 500, ale nie mamy tego ostatniego, aby się mi przydało. Jak tam produkcja czołgów? Czołgi możemy zacząć produkować już więcej i... Bardzo chętnie bym sobie zaczął produkować więcej tej rakietowej artylerii. Dobra, robimy kolejny mały. No wiadomo, że małymi krokami powoli sobie zdobędziemy. Więcej czołgów. No i będę kończyć. W kolejnym odcinku zaatakujemy ich. Czy już robić? Nie, jeszcze nie. Zrobimy pod koniec wojny, kiedy już będą nieco pokonani. Wtedy zdobędziemy tego boosta. Ale wiadomo, że będziemy musieli okrążyć tutaj bardzo dużo terenu, więc może to nam trochę zająć. Ale był z wami Trachom w tym jakże wspaniałym odcinku. No to cześć!